tych opustoszałych, w tych przedmieściach opuszczonych przez białą ludność. Problem polega na tym, że ta ludność francuska, europejska nie chce tak naprawdę tej integracji. Ani jedni, ani drudzy. Są to dwie społeczności, które żyją od wielu, wielu lat koło siebie, ale nie są, nie tworzą, to nie jest życie w symbiozie. To jest życie obok siebie. Oni się spotykają na ulicach, widzą się w metrze, widzą się w pracy, ale tak naprawdę, nie tworzą jednego społeczeństwa. Francuskie doświadczenie, które mówię, doskonale widać, jak się pojedzie choćby do tych przedmieść, no pokazuje, że to cała ideologia, mówię, wielokulturowości, integracji, ta liberalna ideologia otwarcia, ale takiego otwarcia bezwarunkowego w dużym stopniu, no okazała się nietrafiona. To po prostu się nie sprawdziło. Niemcy nie wyciągały chyba z tego specjalnych wniosków właśnie i u nich to wygląda tak, że też dochodzi do zamieszek, pojawiają się te grupy nacjonalistyczne, które, mówię, z punktu widzenia doświadczeń historycznych jest to potencjalne niebezpieczeństwo. Wyobraźmy sobie bowiem Niemcy, na przykład, które są rządzone przez partię nacjonalistyczną. No chyba nie chcielibyśmy takich Niemiec, tak czy owak, ale to jest oczywiście polityka, do której doprowadziły błędy poprzednich liberalnych ekip. Proszę państwa, jak już jestem gdzieś w tych okolicach nacjonalistów, radykałów prawicowych, no, którzy gdzieś się pojawili teraz w Europie Zachodniej, no to nie sposób nie wspomnieć o obozie narodowo-radykalnym, czy też tych środowiskach narodowych, radykalnych środowiskach narodowych w Polsce. Ja o tym pisałem w najnowszym numerze tygodnika Sieci, to jest 300. wydanie. Jeszcze można je kupić w kioskach do niedzieli, więc kto nie przeczytał, zachęcam do lektury. No ale parę słów o tym wszystkim, też na kanwie tego również tego artykułu. Otóż mieliśmy do czynienia w sierpniu, na początku, 1 sierpnia przy okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, później 15 sierpnia też przy okazji Święta Wojska Polskiego. No z pewną aktywnością tych środowisk narodowych, mówię o marszach ONR-owskich, o blokadach tych marszów. W przypadku pierwszego marszu doszło do rozwiązania go przez władze Warszawy pod pretekstem, tak naprawdę wyłącznie pod pretekstem tego, że tam jakiś, nie wiem, faszystowski szyk był, czy faszystowskie symbole się pojawiły. Oczywiście bądźmy tutaj uczciwi, nie pojawiły się, natomiast sprawiało to wrażenie, jakby to była taka z jednej strony próba sprowokowania jakiejś takiej głębszej, być może nawet jakiejś rozruby, awantury, ale z drugiej strony to jest wszystko element gry politycznej pomiędzy Platformą a PiS-em. Podobnie było 15 sierpnia marsz ONR-owski był blokowany, tu widzimy zdjęcie, przez obywateli RP, przez środowiska takiej radykalnej lewicy. Policja zareagowała w ten sposób, że ten marsz puściła równoległymi ulicami. Te grupy spotkały się ostatecznie na Placu Zamkowym w Warszawie, oddzielone kordonem policji. ONR-owcy tam odśpiewali hymn, z kolei ich przeciwnicy, obywatele RP, krzyczeli, skandowali: Warszawa wolna od faszyzmu, znajdzie się kij na faszystowski ryj oraz faszyści, policja, jedna koalicja. To ostatnie hasło zresztą jakby nawiązuje, moim zdaniem, dosyć mocno do takiej próby wmanewrowania PiS-ów w obronę środowisk narodowo-radykalnych. Nie do końca tak jest, ale o tym powiem za chwilę. Natomiast na pewno jest tak, że toczy się wokół tego polityczna gra polegająca na tym, że Platforma bardzo by chciała, czy te środowiska antypisowskie generalnie, bardzo by chciała przykleić PiS-owi jakąś taką niesympatyczną, faszystowską twarz, maskę, czego się, no, co jest oczywistą bzdurą, ale tego typu rzeczy, no, są próbą tworzenia pewnych skojarzeń, tak? Są również próbą zmuszenia PiS-u do opowiedzenia się, no właśnie, w tym sporze pomiędzy z jednej strony radykalną lewicą, a z drugiej strony radykalną prawicą, prawda? Opowiedzenie się po stronie radykalnej prawicy od razu pozwoli na wysunięcie zarzutu, że oto PiS to faszyści, prawda? Wszystko jest oczywiście bardziej skomplikowane, tego typu rozumowanie jest proste jak cep i ludzie inteligentni raczej w ten sposób nie rozumują, natomiast no, hasła polityczne i zresztą poziom tej walki politycznej dzisiaj jest na tak niskim poziomie, że właściwie wszystko sobie można wyobrazić. Ja, obserwując
te takie przepychanki gdzieś tam w okolicach tego placu zamkowego, właśnie te krzyki tych obywateli RP czy tych środowisk radykalnej lewicy, z drugiej strony te grupy narodowców w takim rynsztunku trochę militarnym. Miałem wrażenie też, że się przenosimy do lat 30. To jest po raz kolejny taka próba, że mamy do czynienia z jakąś, może nie tyle przenosimy się, jest to rodzaj rekonstrukcji, że to są rekonstruktorzy. To są rekonstruktorzy, którzy gdzieś tam chcieli pokazać, jak to mniej więcej wyglądały przepychanki między taką skrajną lewicą a skrajną prawicą w latach 30. Oczywiście one w Polsce występowały w latach 30., chociaż na niewielką skalę, i to było tło dosyć łagodne w porównaniu choćby tym, co miało miejsce, już nie powiem o Niemczech, ale generalnie w Europie Zachodniej, gdzie to naprawdę była wojna, tak naprawdę wojna. Ta wojna rzeczywiście stała się wojną zbrojną w Hiszpanii na przykład, tak? Wojna domowa, no to właściwie to jest też w dużym stopniu wojna między tego typu środowiskami. Więc to był rzeczywiście poważny problem. Ktoś tu chce stworzyć wrażenie, że dzisiaj mamy podobny problem w Polsce. Otóż nie mamy takiego problemu w Polsce, dlatego że zarówno jedna grupa, to znaczy ONR, jak i druga grupa, to znaczy ci radykalni lewicowcy, jest, obie te grupy są absolutnie niereprezentatywne dla społeczeństwa polskiego. W Polsce, proszę państwa, i każdy normalny człowiek to wie, nie ma żadnego popytu na faszyzm. Skoro nie ma popytu na faszyzm, to również siłą rzeczy nie ma popytu na antyfaszystów, i stąd oczywiście również słabość tych grup krzyczących, krzykliwych, wrzeszczących, grup rozmaitych nawiedzonych pseudoantyfaszystów. Mówię pseudo dlatego, że skoro de facto faszyzmu nie ma, no to trudno mówić o antyfaszyzmie. Jest to jakaś taka kompletnie... Z jednej strony no zastanawiam się nad przyczynami. No ja bym szukał przyczyn oczywiście wyłącznie... głównie w takiej skłonności polskich środowisk, czy to liberalnych, czy to lewicowych, do imitacji tego, co jest na Zachodzie. To jest takie imitowanie tamtejszych wzorców, tak? Skoro oni mają taki problem, to my też musimy mieć taki problem, bo dzięki temu, że będziemy mieli ten problem, to będziemy tacy bardziej zachodni. To jest troszkę tak, jak również z kwestiami, ja już nie chcę w to szerzej wchodzić, ale na przykład z takim wojującym feminizmem, prawda? To jest też troszkę podobna polityka. Na Zachodzie, w tej kulturze protestanckiej, rzeczywiście mieliśmy do czynienia z bardzo silnym, i mamy do czynienia do dzisiaj, żeby było jasne, w wielu aspektach, z silnym modelem patriarchalnym. To jest prawda, to nie jest mit. To jest prawda. Rzeczywiście tam jest tak, że kobieta jest na drugim miejscu. Do dzisiaj w bardzo wielu aspektach życia w zachodniej Europie, zwłaszcza, tak jak mówię, w tych środowiskach, w tych krajach czy społecznościach protestanckich, mamy do czynienia z czymś takim. Natomiast w tej części Europy, przynajmniej w tym społeczeństwie na przykład katolickim, wygląda to zupełnie inaczej. Wygląda to zupełnie inaczej. Przenoszenie tego wzorca stamtąd tutaj jest kompletnym nieporozumieniem. Znaczy, to jest rzeczywiście rzecz bardzo trudna do... Ja nie jestem w stanie tego inaczej wytłumaczyć, jak tylko i wyłącznie imitacja. Imitacja, która oczywiście z jednej strony ma element takiego niewiedzy, z drugiej strony to jest element kompleksu pewnego, ale również pieniędzy, tak? Bo ktoś, kto się zajmuje tymi sprawami, może liczyć tutaj na odpowiednie granty z Zachodu i tak dalej, i tak dalej. Mamy do czynienia z jakimś takim przenoszeniem klisz zachodnioeuropejskich do Polski, gdzie zupełnie sytuacja jest inna, okoliczności są inne. Nie mówię, że wszystko jest idealnie, tylko mówię, że po prostu my mamy zupełnie inaczej to wszystko skonstruowane, mamy zupełnie inne doświadczenia historyczne, religijne. Trudno to wszystko poprzenosić. Również nie jesteśmy raczej społeczeństwem, pomimo takiej, tutaj nazwę rzecz po imieniu, pyskówki politycznej, którą obserwujemy, nie jesteśmy jednak społeczeństwem skłonnym do przemocy. Raczej Polska, Polacy nie są tacy. Polacy mogą sobie na w sensie politycznym nawrzeszczeć, na opowiadać różnych banałów, natomiast no raczej to też nie jest tak, że mają ochotę, że z wielką ochotą by na przykład rzucili się sobie do gardeł. W innych społeczeństwach wygląda to trochę inaczej. W Polsce, pomimo takich pozorów, takiego werbalnego, powiedziałbym, gotowości do walki, to jednak ona ma tylko charakter werbalny bardziej. No, i całe szczęście oczywiście. Dlatego Polacy nigdy nie byli bardzo chętni do tego, żeby się wpakować w jakieś ideologiczne awantury. Zawsze to było odrzucane. Dlatego też i tutaj, w tym przypadku, konkretnym przypadku, tak jak mówię, tego faszyzmu, antyfaszyzmu, to również wygląda bardzo podobnie. Problem jest taki oczywiście, że tak jak mówiłem, wokół tego trwa pewna gra polityczna. Próbuje się pomyśleć, próbuje się, tak jak mówiłem, postawić PiS w roli obrońców faszystów, prawda? Już pomijam kwestię oczywiście, czy w ogóle ONR można nazwać faszystami. Oni
chciałem tylko zwrócić uwagę, szerzej jest o tym w tym tekście w tygodniku Sieci, ale chcę zwrócić uwagę, że do tej pory nikt, nawet z tych działaczy tej takiej radykalnej lewicy, oficjalnie nie nazwał ONR-u organizacją faszystowską. Dlaczego? Dlatego, że tego się nie da udowodnić w sądzie. Gdyby to była organizacja faszystowska, to by nie została w ogóle zarejestrowana. To nie chodzi o to, że ja chcę bronić, tylko chcę zwrócić bardzo wyraźnie uwagę, że rzucanie epitetem faszyści to ma charakter publicystyczny, natomiast no już, jeśli byśmy już przed sądem, tego tak łatwo udowodnić się nie da. W związku z tym nawet ci antyfaszyści są bardzo ostrożni w nazywaniu radykałów prawicowych w Polsce faszystami. Mówią na przykład, że jest coś uważane za faszystowskie, uważane za neofaszystowskie, ale nigdy nie powiedzą wprost faszyści. Jeżeli powiedzą, to być może w jakiejś takiej gorącej dyskusji publicystycznej, ale oficjalnie nikt tak nie powie, dlatego że trzeba byłoby to udowodnić. A dowodu nie ma. Chcę jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, że całe szczęście w tych środowiskach radykalnych, prawicowych, nie ma też skłonności do przemocy. Nie ma czegoś takiego, co widzieliśmy w Niemczech, gdzie oni tam biegali za imigrantami, prawda, ich kopali. W Polsce czegoś takiego, ja przypomnę, że Jacek Hugo Bader z Gazety Wyborczej, który się usmarował na czarno pastą do butów i stanął na Marszu Niepodległości, oczekując na jakiegoś kopniaka, stał kilka godzin i nikt go nawet nie tknął, prawda? Więc w związku z tym to jest cała prawda o tym. U nas nie ma skłonności do tego, żeby używać przemocy. Ja bym powiedział nawet, że tej przemocy raczej tamta strona, druga strona bardziej używa, chociaż też na zasadzie imitacji pewnej. Jeżeli stawia się zarzuty na przykład, bo ja tu znalazłem zarzuty, które na antenie TOK FM w stosunku do ONR wypowiedziała Anna Tatar ze stowarzyszenia Nigdy Więcej. To jest stowarzyszenie, które monitoruje ONR od roku 2001, czyli powinno mieć gigantyczną przecież jakąś taką listę tych przewinień faszystowskich. No i się okazało, że co? Że Anna Tatar mówi tak, że główne grzechy tego ugrupowania to organizowanie ksenofobicznych manifestacji, zakłócanie marszy równości, nawoływanie do nienawiści w internecie, zakłócanie spotkań z Anną Grodzką czy Sylwią Hutnik. Proszę państwa, to nie jest faszyzm jeszcze. Może to jest nieprzyjemne, ale równie dobrze dokładnie takie same zarzuty można postawić lewicy, czy też środowiskom liberalnym. No bo tak, organizacje, no w tym przypadku nie ksenofobicznych, ale antyprawicowych manifestacji, takich agresywnych, jak najbardziej. Przecież obywatele RP regularnie takie rzeczy robili. Zakłócanie marszy, tu, tam równości, a tutaj na przykład, jeszcze raz powołam się, przywołam przykład obywateli RP, blokowanie marszy, to jest też dokładnie działanie tamtej strony. Nawoływanie do nienawiści w internecie. Jeśli państwo mogą, miały okazję zajrzeć na przykład na fora internetowe, czy do Twittera, no to i poczytają sobie, choćby nawet Tomasza Lisa, to nawet nie trzeba jakichś tam anonimowych czytać, no to zobaczycie, na czym też polega nawoływanie do nienawiści. Zakłócanie spotkania, proszę bardzo, non stop zakłócają spotkania. Czyli to, jeżeli to są wyznaczniki faszyzmu, to byśmy musieli uznać również, że Obywatel RP to też jest organizacja faszystowska w takim razie. Oczywiście nie jest, bo to nie jest wyznacznik faszyzmu. Dlatego mówię, z tym oskarżeniami trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. I wreszcie na sam koniec, proszę państwa, należy powiedzieć, czy to oznacza, że należałoby zdelegalizować ONR? Oczywiście trzeba mieć najpierw dowody. O tym jeszcze parę słów po przerwie reklamowej i potem zmieniamy temat.